Czas mówi mi, żyj i wykorzystaj jak najlepiej każdą chwilę. Daddy Yankee. Wielkim przywilejem jest bycie pomiędzy tymi, których poproszono o podzielenie się wspomnieniami o Daddy Yankee. Ona ma najcudowniejsze oczy. Gdy patrzysz w nie, to widzisz to, co jest poza tym materialnym światem. Każde spotkanie z Daddy Yankee zmieniało mnie, podźwigało, dawało siłę stawiania czoła nowym wyzwaniom. Ona była niesamowitą osobą. Ona była jedną z niewielu, którzy naprawdę nazywali mnie swoją przyjaciółką. Najcenniejszym darem ze wszystkich było bycie z nią, bycie w jej obecności. W obecności Daddy Yankee. Ludzie mówią, chcemy pokoju. Z mojego doświadczenia ja mogę doświadczyć spokoju tylko, gdy wejdę w ciszę, to znaczy, gdy wejdę głęboko w siebie. Wejść do wnętrza oznacza zanurzyć wszystkie rzeczy z zewnątrz i zadać sobie pytanie. Kim jestem? Wejdź głęboko do wnętrza, tak bardzo, aż zaczniesz doświadczać spokoju. Nie twórz nawet jednej myśli, dopóki nie doświadczysz tej prawdziwej, głębokiej ciszy. Możesz uczynić niemożliwe możliwym. Wszystko, czego potrzebujesz, to mądrość, wiara i zaufanie. Dzięki nim nie będziesz siedzieć i czekać, aż rzeczy się wydarzą. Podejmiesz działanie. Daddy Yankee. Pierwszym razem, kiedy spotkałem Daddy Yankee, to było w Oksfordzie na retreacie Call of Time. Będąc społecznym aktywistą w kraju, na kontynencie, walczyłem z niesprawiedliwością w społeczeństwie. Pamiętam to bardzo dobrze, to doświadczenie, ponieważ wtedy miałem wiele nieskończoną ilość pytań, ale żadnego znaczącej odpowiedzi. Myśmy siedzieli i patrzyliśmy, jak ten mały płomień wszedł do pokoju i potężnie zmienił energię w pokoju tylko swoją obecnością. Po wykładzie zapytała, czy są jakieś pytania. Po odpowiedzi spojrzała na mnie i powiedziała tak. Ja pomyślałam, tak, super, siedzimy sobie w tym luksusowym, pięknym ośrodku retreatowym, ale jaki jest prawdziwy świat? Zatem zadałem pytanie Daddy. Co myślisz o prawości? I co dzieje się na świecie? I jak mamy pokonać tę niesprawiedliwość, jeżeli nie będziemy z nią walczyć? Ona odpowiedziała, jeśli nasiono jest zatrute, to owoc może być tylko zatruty. Nawet jeżeli pielęgnujesz, podlewasz, chronisz drzewo, to ono nigdy nie da dobrego owocu. Jeżeli jesteś nasionem spokoju, to wszystko, co robisz, dokłada się do dzielenia się, kim jesteś ze świata. Światem. A gdy jesteś gniewem, przemocą, nienawiścią, nie możesz być agentem pokoju. I to w tej chwili rozpoczęło się pełne przekształcenie tego, kim ja jestem. I wszystkie pytania zniknęły, gdy spokój wewnątrz zaczął się wynurzać i on cały czas rośnie. Daddy Yankee była bardzo ważną osobą w moim duchowym życiu. Ona pielęgnowała moją duchową ścieżkę i ścieżkę wielu innych poszukiwaczy. Ona była nasionem dla planetarnej zmiany. Była pięknym kwiatem mądrości i wyższej świadomości. Kiedy pamiętam
Gdy pamiętam jej życie, usługi, moje serce wypełnia się zachwytem. To, czego uczyła, jak radziła, to wszystko było zawsze w moim umyśle i w moim sercu. Dla niej prawdziwym rozwiązaniem na problemy życia te rozwiązania znajdują się w duchowym stylu życia. I to ona chciała sprowadzać nas wszystkich razem, wszystkich, którzy służymy duchowo na świecie, żeby rozwinąć głębsze połączenie z duchowym sobą i z Bogiem. Jest bardzo piękna, subtelna metoda na to, żeby umocnić zdecydowanie, żeby zdecydowanie nigdy się nie zmniejszało. Niech moje myśli będą czyste, spokojne, ciche, wzniosłe i zdecydowane. To wszystko. Nasiono myśli jest bardzo czyste, wzniosłe, wypełnione spokojem i determinacją. To się wydarzy. Moim zawodem nie jest robienie czegoś. Ja nie jestem ani autorką, ani mówczynią. Ja po prostu wiem, jak wykorzystywać dobrze moje serce, mój umysł i moje oczy. Daddy Janki. Gdy myślę o niej, to, co pamiętam najbardziej, to jest jej spojrzenie. Gdy dawała mi drishti, ja czułem błogosławieństwo bycia w jej obecności. I była też jej klarowność, jej jasność. Pamiętam pewnego razu, gdy przyszedłem, żeby się z nią spotkać, coś mnie martwiło, robiłem coś, co mnie martwiło. I po pewnym czasie, gdy wysłuchała mnie, popatrzyła na mnie i po prostu powiedziała: no cóż, przestań to robić. I byłem w szoku. Ale potem pomyślałem, no tak, rzeczywiście nie będę tego już robić, po prostu przestanę to robić. I oczywiście, tak jak wielu innych, myślałem, że ona widzi mnie na wskroś, przegląda mnie na wskroś. I być może rzeczywiście to robiła, ale to zawsze było z taką pełną miłości intencją, że nie musiałem niczego ukrywać. I zawsze były dary, dary. Ale oczywiście najcenniejszym darem ze wszystkich było bycie z nią, bycie w jej obecności. Mój wewnętrzny stan powinien być taki, że nie tylko nie będę ulegać wpływom negatywności, ale moja obecność będzie wywierać pozytywny wpływ na wszystkie negatywności. Daddy Janki. Wielką przyjemnością jest możliwość podzielenia się z Wami moim doświadczeniem z Daddy Janki. Pierwszy raz spotkałam Daddy w Kuala Lumpur i potem spotkałam Daddy w Mount Abu, kiedy uczestniczyłam w retreacie Call of Time. Retreat Call of Time, wołanie czasu, to był pomysł Daddy i za każdym razem, kiedy on się odbywał co 2 lata w Mount Abu, Daddy upewniała się, że będzie mogła przyjechać i uczestniczyć w naszych dyskusjach. Pamiętam za każdym razem, kiedy Daddy wchodziła do pokoju, była głęboka cisza. I Daddy szła powoli i spoglądała na każdą osobę w jej oczy i dawała drishti swoich błogosławieństw.
Pierwszy raz spotkałam Daddy Junkie w 1999 roku. Przygotowałam się na duży zjazd religijnych liderów w ONZ-cie i ktoś zasugerował, że powinnam spotkać się z Daddy Junkie. Zatem poszłam bez żadnych oczekiwań, tylko chciałam ją zaprosić na ten zjazd w ONZ-cie. Ale byłam całkowicie nieprzygotowana na to, co mnie tam spotkało. Gdy przybyłam, wtedy miał miejsce dialog i w pewnym momencie weszła ta mała kobieta do pokoju, ale przyniosła ze sobą niesamowitą duchową energię i potęgę. Ja byłam całkowicie porażona, można powiedzieć, kiedy po raz pierwszy ją spotkałam i poczułam tę energię, którą ona przyniosła. I gdy ten dialog się skończył, zaproszono mnie, żebym spotkała się z nią osobiście. Ja usiadłam blisko niej, ona popatrzyła na mnie głęboko w moją duszę tak naprawdę. I ja popatrzyłam głęboko na nią i zagubiłam się w jej oczach. Ona ma najcudowniejsze oczy i gdy patrzysz w nie, to widzisz poza to, co jest w tym fizycznym świecie, wchodzisz w duchowy wymiar. To było bardzo potężne doświadczenie dla mnie wtedy. Patrzenie w jej oczy i poczucie jej obecności. Zanim cokolwiek powiem, wchodzę w ciszę. Następnie obserwują wszystko, będąc niezależnym obserwatorem. Energia każdego na świecie teraz spada, obniża się. Teraz my powinniśmy zrozumieć, jak mamy się unieść. Są dwie potęgi, które sprawiają, że unosimy się. Potęga duszy i potęga połączenia z najwyższą duszą. W ten sposób my otrzymujemy energię. Cokolwiek robisz, inni to widzą i będą robić to samo. Myśl, że jesteś wzorem, że jesteś przykładem dla świata. Daddy Junkie. Kiedykolwiek ona przyjeżdżała do Nowego Jorku, ja zawsze chciałam się z nią spotkać. I byłam zawsze bardzo poruszona, ponieważ za każdym razem ona miała czas na osobiste spotkanie ze mną. I po spotkaniu jej kilka razy w Stanach, ona zaprosiła mnie do Montabu i ja byłam kilka razy w Montabu. I ponownie, ona zawsze miała czas na osobiste spotkanie ze mną. I ona nazwała mnie swoją przyjaciółką. I to było coś bardzo specjalnego dla mnie. W mojej pracy ja spotkałam tylu duchowych przywódców, nauczycieli z całego świata. A ona była jedną z niewielu, która nazwała mnie swoją przyjaciółką i ona traktowała mnie jako swoją przyjaciółkę. Nie było żadnych formalności, gdy spotykaliśmy się z Daddy. Oczywiście było się świadomym, że jest się w obecności wielkiej, wspaniałej duszy i czuło się z niej tą intensywną miłość. Ona emanowała nią i to miało wielki wpływ na mnie. Gdy myślę o wszystkich latach i osobach, które spotkałam w tej pracy z różnymi wyznaniami, nie spotkałam takiej duchowej nauczycielki, takiej kategorii, która miała taką obecność i która była kochana przez tak wielu i która kochała cały świat i ona traktuje każdego, jakby każdy był jej przyjacielem. Ja wiem, że nie byłam inna. Każdy był jej przyjacielem. Ona była przyjacielem dla każdego. Bądź swoim przyjacielem i bądź przyjacielem każdego. Utrzymuj świadomość, że nikt nie jest twoim wrogiem, Daddy Junkie. Wiele osób zadaje mi pytanie, a ja patrzę na siebie, będąc niezależnym obserwatorem. Skąd ty bierzesz tę odwagę? Bóg mi ją dał. Kiedy ja mam wiarę w siebie, Bóg mi pomaga. Wewnętrznie muszę mieć taką prawdziwą, głęboką miłość, a następnie pojawia się odwaga i pomoc.
My wcześniej mówiliśmy, kiedy dziecko ma odwagę, ojciec pomaga. Teraz ja widziałam i doświadczyłam, że to jest jeden krok odwagi dziecka i stukrotna, tysiąckrotna pomoc od ojca. Kiedy nie jesteś pewien, co masz zrobić, zwróć swój umysł do wnętrza i dotknij swojej wewnętrznej ciszy. W tej ciszy jest klarowność i w tej ciszy będziesz wiedział, co masz zrobić. Daddy Janki. Kiedy patrzyłam w oczy Daddy Janki, to było jakbym patrzyła w głęboką studnię albo na ocean podczas pięknego dnia. Nauczyłam się, jak radzić sobie ze swoim ego, nauczyłam się, jak być bardziej niezależną. Nauczyłam się, jak ufać sobie. I zaczęłam rozumieć, że życie nie będzie dawało mi więcej wyzwań niż te, z którymi mogłabym sobie poradzić. I potem moje życie całkowicie się zmieniło. Ufam sobie, jestem spokojniejsza, bardziej dbająca. Moje ego nie jest takie wielkie, jakie było. Jestem bardziej niezależna i myślę, że jestem lepszą osobą. I ludzie wokół mnie są szczęśliwi, ludzie, których kocham. Ja bardzo dużo zawdzięczam Daddy Janki. Z okazji rocznicy odejścia Daddy Janki chciałabym przekazać to. Droga najdroższa Daddy, wszystko czego mnie nauczyłaś, ja wdrożyłam to i teraz dzielę się tą cenną wiedzą z innymi po to, żeby ich życie stało się spokojne i pełne znaczenia, tak jak moje życie jest od wielu lat. Dziękuję, Daddy, za Twoją specjalną miłość. Czasami, kiedy pamiętam Daddy, czuję jej obecność. Widzę jej uśmiech, bo ona ma najwspanialszy uśmiech. Ja widzę tę intensywną miłość, która wypływa z jej oczu. I wiem, że to jest przyjaźń, która będzie trwać wiecznie. Ponieważ gdy daje się przyjaźń, to ona już nie odchodzi. To jest wieczny dar. Zatem to jest moja miłość dla Daddy, to jest moje wspomnienie Daddy. I to jest moje uczucie, gdy jestem w obecności Daddy. Bądź obecny. I gdy jesteś obecny, wszystko jest przyjemne. Daddy Janki. Z ziemi do nieba. Część druga. Bóg. Mówi Daddy Janki, przewodnicząca Światowego Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris. Kiedy mówimy Bóg, intelekt każdego kieruje się do góry. Bóg, Allah, Iświar, to wszystko to samo. Ojcem wszystkich dusz jest jeden. Ten, który usuwa cierpienie, który daje spokój dla wszystkich, jest jeden. Ocean wiedzy, ocean miłości, ocean spokoju.
Ocean Błogości, Oczyściciel jest jednym Bogiem. Nie można go zobaczyć tymi oczami, nie można go rozpoznać fizycznym intelektem. Żeby go zobaczyć i poznać, muszą otworzyć swoje wewnętrzne oko. Moje wewnętrzne oko musi być czyste i boskie i wtedy mogę go poznać. Ważne jest, żeby go zobaczyć i żeby go poznać. Wtedy zrozumiem, kim on jest, jaki on jest, co robi i do czego nas inspiruje. Ja również szukałam Boga. Ktoś mówi, Bóg nie istnieje. Ktoś inny mówi, ja jestem Bogiem. A jeszcze ktoś powie, Bóg istnieje, ale on go nie zna. Jakie jest jego imię, forma, czas, zadanie? Ten czas teraz nadszedł. To jest koniec żelaznego wieku. Nadchodzi złoty wiek. Ta gra na scenie świata od złotego wieku do żelaznego wieku teraz dobiega końca. To są ostatnie chwile. Wszystkie dusze schodzą w dół. Znieważenie religii, grzech, zniszczenie, to wszystko tak bardzo się zwiększyło na świecie, że obecnie nie ma nawet śladu prawdy. Na polu religii i polityki nie ma szczęścia, nie ma spokoju, tak jakby wszyscy zbankrutowali. W takim czasie nasz ukochany, najwyższy ojciec ujawnia siebie poprzez Brahman Bhavam i przedstawia nas w sobie, duszę. On mówi, jesteście duszami. I wy teraz skończyliście swoją rolę przechodzenia wokół całego cyklu czasu. On mówi, o duszę, Bóg, najwyższy ojciec, oczyściciel, ocean wiedzy, ocean spokoju, ocean miłości przyszedł, żeby was oczyścić i pokazać wam drogę do domu. Bóg, ojciec mówi, dzieci, ja zawsze przebywam w najwyższej siedzibie. Poprzednio my też zapomnieliśmy, kim jest nasz ojciec, skąd on przyszedł i gdzie my mamy powrócić. Teraz nasz ukochany Bóg Ojciec przyszedł w Bharacie, w Indiach. My nazywamy go Bhagwan, Ishwar, Prabhu. Ishwar, twoje sposoby są wyjątkowe, unikalne. Bhagwan, ty jesteś dawcą fortuny. Prabhu, twoje działania są boskie i najwyższe. Znając go, doświadczamy go. On usuwa ciemność i wprowadza światło. To jest jego zadanie. Kiedy Sadhguru daje balsam wiedzy, ciemność ignorancji znika. Bóg otworzył nasze trzecie oko wiedzy. Dał nam wiedzę o trzech aspektach czasu. On uczynił nas panami trzech światów. Teraz zrozum, że cierpienie z tego starego świata musi być usunięte i że my przechodzimy do świata spokoju. I następnie przyjdziemy do świata szczęścia. W tym celu przebywaj w pamiętaniu. Po drugie, gromadź na koncie wzniosłych czynów. On mówi, dzieci, weźmiecie swoje dziedzictwo Królestwa Nieba ode mnie. Od swojego ojca, prawda?
चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कही गई ना मुझसे, जो कही गई ना मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना गई है, मेरी बात टलते टलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते।